Witam wszystkich. Zaczynamy mój projekt. Chcę Wam pokazać, jak wygląda praca mediów od wewnątrz. Zaczynamy od prostej sprawy. Każde media na mecz muszą jakoś dojechać. Zaczynamy pod areną Ursynów. Dlaczego? Bo mieszkam obok i wszyscy wiedzą mniej więcej, gdzie to jest. Jest godzina 16, o 19.30 jest mecz w Łodzi. No i trzeba oczywiście tam dojechać. No i jedziemy. Na polskich drogach, autostradach. Ciężarówka wyjechała dosłownie przede mnie i postanowiła wyprzedzić drogowiec 5 km szybsze. Masakra. Także było radośnie, żeby nie miała smutnej podróży tuż po zjeździe z autostrady na jedynkę do Łodzi. Rutynowa kontrola policji. Oczywiście cię nic nie znaleźli, spędziłam tam może 2 minuty. Sympatyczny pan policjant, ale żeby było radośniej, żeby mi się nie nudziło jadąc samą. Musiało się zdarzyć. Pozdrawiam panów policjantów przy okazji. Dotarłam do Łodzi. Godzina 45, z czego 50 minut do Łodzi, a reszta w Łodzi. Kochane przebudowy. Akredytacja odebrana. Zaopaskowali mnie już. Gdzieś na srebrno. No i wchodzimy. Generalnie chcę wam pokazać, jak się wchodzi przez prasówkę. Zawsze stały stoliki, gdzie są ławki. Stolików nie ma. Tylko widzę, co prasa siedzi tym razem po drugiej stronie. Nowość. Jest 2:47, mecz się dawno skończył. Hala pusta, zamknięta, na parkingach pusta. Ja wracam do domu, ale z taką rzeczą, ponieważ muszę jeszcze zdjęcia w międzyczasie wysyłać. Wysyłają się od godziny i zostało już chyba z 10. Mam nadzieję, że się wyślą. Kierunek dom, godzina 15 i do łóżka.